Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Ale siwo u mnie za oknem. Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Iskan z PlayStation 4, Kraina Tornad. No i tak, robiłem ankietę na serwerze na Discordzie, jak chcecie być na żywo lub inne rzeczy, to linki w opisie. I pytałem się was, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, czyli czy budujemy i rozbudowujemy sobie naszą farmę tutaj, w tym rejonie, żeby nasze miasto nie upadało z głodu, czy rozbudowujemy sieć kolejową, a właściwie ją uruchomimy na początek. No jak możecie domyślać, głód to nie wasza bajka, dlatego stwierdziliście, że zajmiemy się pociągami. A właściwie to może głód to bajka. No ma, tak czy siak. I parę rzeczy, które miałem zrobić. Po pierwsze, zerknąć jak nasze autobusy robią, ale to zerkniemy później, bo jak widzimy, one się dopiero rozjeżdżają po mieście i bardzo mi się podoba to, jak one tutaj wyglądają w ogóle. Pewnie jeszcze parę linii mam do puszczenia przyszłościowo, ale na razie póki co może być. Także tak, to mi się tutaj na razie wszystko rozjeżdża, więc już jest jakiś tutaj dobry start, bym powiedział. One tu mają swoje odjazdy, z tego co pamiętam, w ogóle zerknijmy, jak one mają jeździć. O. Z tego co widzę, tak, one tu mają zjazd taki autostradowy, ojejku. Bardzo ciekawy ten zjazd, nie podoba mi się on. Nie podoba mi się jego wygląd. Dobra, a jeśli mi się coś nie podoba, to będę chciał to zmienić, więc zmienię to. Tylko jakby to zmienić, żeby to jeszcze miało ręce i nogi. To już jest większy problem. Może... Bo normalnie byśmy to zrobili, żeby tu zjechało w dół. Ale nie wiem, czy mi tutaj się to zmieści. O, zmieściło się. No to jak się zmieściło, to w ten sposób to będzie chyba najlepsze. I nawet tutaj dzięki temu mogę zwężyć tę drogę i tutaj będzie po prostu szersze. Idealnie. Czy tutaj są światła? Tu nie ma świateł i nasze autobusy dzięki temu od razu mają sensowniejszą linię. Tak, możemy kupić nowy kawałek ziemi, ale na razie nie to jeszcze. To nie nasza bajka. No na pewno jeszcze chwilowo tak to wygląda, jak wygląda ta nasza linia naszych tych autobusów. Aha, i się nawet nie chcę przestawić. No ale jestem przekonany, że to na pewno będzie lepszy dojazd niż takie zawijasy, jakie tutaj mają ta linia. Także tak, to jest na pewno pierwsze. No trochę tych linii jest, tutaj puściłem. Nie ma ich w te rejony, do tego parku. Z przyczyn takich, że nie miałem pomysłu zbytnio jak go puścić. Bo bym musiał jechać non-stop przez całkowicie nasze miasto i aż by tutaj zjechał. A tutaj zjazd do tej dzielnicy jest... No może nie jest aż taki zły. No ma, to puśćmy teraz jedną jeszcze linię turystyczną dla naszych autobusów tutaj turystycznych. Teraz jak jestem tutaj na miejscu. Dobrze, no i mamy tutaj to zrobione, więc jako takich naszych więcej autobusów już tu będzie może jeździło. Mamy też tutaj trochę dalekobieżnych autokarów, które dojeżdża. No i tak, rzecz konieczną, którą trzeba koniecznie zrobić w tym momencie, to mamy tak, dwie opcje w sumie. Albo budujemy sobie linię kolei jednoszynowej tu. Tylko nie wiem, czy jedna szynówka to nie będzie zbyt mało, bo wiecie, możemy puścić tu dwie opcje. Mamy w skrócie dwie opcje. Albo puszczamy tutaj do zamiast stacji metra jedną szynówkę, która by sobie tutaj zasuwała, albo pociąg. No i kurczę, nie wiem. Bo jedna szynówka to właśnie taka typowo turystyczna linia może być. Dobra, spróbujemy. Puścimy jedną szynówkę, jeżeli będzie za mało.
No to najwyżej trzeba będzie tutaj postawić coś kolejnego. Także na razie meta nie będę po prostu wyburzać tutaj dzięki takiemu rozwiązaniowi, bo jednoszynówki to mają strasznie małe stacje. Jak się nam zapisze gra, dobra. I stąd będziemy mogli sobie puścić naszą linię. O, chyba że nam nie będzie chciała się puścić. Dobra, to tak, jakoś to w ten sposób zrobimy. No widzę, że tutaj jest drut, znaczy tak, druta ja sobie chcę zostawić, bo on jest tutaj awaryjny, gdyby był jakiś sztorm czy cokolwiek, wiecie. Wiecie, różne sytuacje po naszym mieście tam chodzą, pogłoski, że to jest jakaś kraina tornad i w ogóle, i że tornada mają tutaj być często. Dlatego wolę być zabezpieczonym i ubezpieczonym, abyśmy przed tego typu wszelkimi rodzajami rzeczami byli ubezpieczeni. No i tak, ponieważ mamy tutaj jedną szynówkę, to my zrobimy sobie tutaj to w formie takiego trochę Jurassic Park, że będzie mogła jeździć sobie ta kolejka jeszcze po rejonie tego. Ona i tak będzie bardzo szybki to pociąg, więc niezależnie czy ja sobie go trochę puszczę tutaj z objazdami, jak w tym momencie, normalnie, to on i tak bardzo szybko dojedzie do celu i tak ludzie będą z niego korzystać, bo to jest w końcu jednoszynowa kolej. Co nie? Wy byście nie chcieli przejechać taką jednoszynówką, maglewem? No jasne, oczywiście, żeby się chcieli. Kto by nie chciał? Ja też bym chciał. Ale niestety w Polsce mamy takich kolejek bardzo dużo, to znaczy nie mam żadnej, dlatego no nie wiem, czy w najbliższym czasie będę mieć okazję skorzystać z czegoś takiego. Tym bardziej, że mamy fajny taki lockdown. Co nie? Dobra, widzę, że w ten dołem nam to nie chce przejść, to trudno, to sobie zrobimy górą. Jak nie tak, to tak. Okej, dobra. No nawet nie jest aż tak źle. No, jednak. Jakby to puścić, żeby on tutaj nie miał żadnego problemu. Dobra, widzę chyba jedną opcję. Zrobimy sobie coś, co bardzo rzadko robię. A nie, czekaj, bo my musimy pojechać tu prosto. Dobra, to sobie puścimy ją po prostu w ten sposób, tylko teraz musimy. Dobra, zmieścimy się. Dobra, to jeszcze raz. Bo ja tutaj się wam pokazuję, jak tu się buduje linie. Jednoszynowe, zamiast robić to, co mieliśmy robić, czyli pociągi. Takie trochę większe. No ale dobra. Na razie możemy sobie puścić taką linię, abyśmy mieli po prostu trochę jeszcze tej atrakcji turystycznej. Znaczy niestety nasi turyści nie będą wiedzieli, że to jest atrakcja, bo nie mogę tego dodać w ten sposób. Co minus, no ale sądzę, że nie będzie też taki duży problem. No bo to tak. Nasza jedna szynówka będzie jechać na razie to będzie z tego toru. I tutaj nie przywiązujmy się do wyglądu tego terenu, czyli tego ukształtowania terenu i tych wszystkich górek i w ogóle, bo ja będę je później musiał zmienić, tak? Więc to jest wiadome. A póki co po prostu nie chce mi się nic z tym kręcić, a też sądzę, że nie jest aż tak tragicznie. Dobra, widzę teraz, że jest jeden problem tutaj z naszą wodą. Trzeba byłoby ją po prostu przesunąć lekko, czyli byśmy sobie wyburzyli tu, a to widzę, że trochę tych tutaj było poustawianych dziwnie. A, i nam wejdzie jeszcze o jedną kartkę, jak przesuniemy, to nam wszystkie wejdą. Bardzo dobrze, no trochę pieniędzy stracimy, ale dobrze. Nie możemy też mieć przecież zbyt dużo pieniędzy, to też nie byłoby sprawiedliwe. Prawda? Przecież nie wolno mieć za dużo pieniędzy. Dobra, no i nasza jedna szynowka sobie pojedzie tutaj ładnie, jak w twarz strzelił, widzę, będziemy mogli ją prosto przyciągnąć. Tutaj. No, a tu trzeba jeden słupek trochę wyżej. I tak, prąd sobie zepsuliśmy tutaj. I już miałem odpalony ten duży buldożer. On jest bardzo niebezpieczny. Ilekroć na pewno kiedyś korzystaliście z niego, to wiecie, że to jest niedobre. Dobra, teraz tak, zróbmy jazdę. I tu musimy jakoś dojechać odpowiednio do tej dzielnicy, żeby nam ta druga linia mogła tutaj spokojnie wjechać. No ma. Sądzę, że jeżeli to zrobimy w ten sposób i druga linia będzie jechać po prostu stąd, to nie będzie problemu. Okej, i jeżeli tu byśmy sobie zrobili cięcie w nodach. Kiedyś wam wytłumaczę w ogóle, jak działają nody, bo to jest najważniejsze, są tam triki, poradniki, rzeczy ze Skylinesów, wtedy można zrozumieć dokładnie całą metafizykę gry. Tylko to jest trochę więcej tego czasu po prostu potrzebuję, bo to nie jest aż takie łatwe. Niestety.
Więc. Ale tak, jak się tą jedną rzecz umie, to od razu już właściwie cała gra. Jeżeli chodzi o węzły i inne rzeczy, to jest o wiele prostsze. Nie wiem, czy ja to mogę jakoś zrobić sensownie, żeby to mi tutaj nie wjeżdżało w ten taki sposób. Czekajcie, sprawdźmy. No mogę. Nawet w linii prostej, z tego co widzę. Dobra. To zróbmy, żeby to mi w tej linii prostej wjeżdżało. Bo akurat tak to mi się najbardziej by właśnie spodobało. Dobra. I tutaj, żeby mi to ładnie wjechało, trzeba tymi krętymi dojechać. Okej. I zróbmy sobie zjazd. No dobra. O, i na tę zdolną stronę. Świetnie. Dobrze, to puśćmy sobie pierwszą linię naszej kolei jednoszynowej. Proszę bardzo. W jedną i w drugą. Gdzie jest ta stacja? Tu jest ta stacja. O, ludzie się cieszą. Świetnie. I odpalmy tę stację, bo inaczej tutaj nic nie przyjedzie. Tak, w ogóle w tym mieście nie mamy pociągów zagranicznych, więc my możemy sobie to wciskać, nie wciskać, to i tak tutaj nic nie przyjedzie. To jest największy chyba minus tego miasta, że nie mamy właśnie tych pociągów. No, no, no cóż. Dobrze, zobaczmy, czy ktoś jest zainteresowany tą stacją. Tak. W ogóle musimy się zastanowić, jak zrobić tutaj transport po tym rejonie, bo ja jestem przekonany, że nie będzie mi się chciało chodzić. Cię zastanawiam, bo mamy dwie opcje. Albo puszczamy jedną szynówkę, która po prostu będzie tutaj jeździć po terenie tego całego przybytku. Albo, wersja oczywiście bardziej kreatywna, to postawienie stacji metra na rejonie tego. No, wiemy, jesteśmy bogaci. Tylko tak, żeby postawić stację metra właśnie w tym rejonie, to brakuje mi tu. Tu powinna być jeszcze jedna stacja metra, żeby obsługiwać właśnie ten dworzec i to wszystko. I tutaj nie mam, no poza tym jednym miejscem, które. No właśnie, nieładnie by wyglądało i w ogóle nie chciałoby się ustawić. No to nie mam pomysłów. Dlatego się zastanawiam, jak tutaj to zrobić. No bo o ile tutaj. Nie, tam też jest nawet zbyt strome zbocze. Dobra, to na razie nie będę tutaj kombinować. Dobra, szanuję się. Nie będę kombinować. To też jest jeden z lepszych tekstów, który ja mogę wam powiedzieć. Oczywiście, że będziemy kombinować, tylko po prostu w inny sposób. Puścimy sobie na razie w taki. I prąd trzeba ci dociągnąć jeszcze, to jest najważniejsze. Bo bez prądu ty nie będziesz mi tu działać. A byłoby miło, że skoro już cię podłączyłem, to żebyś działał. Dobrze, to tak. Metro, jeszcze jedna linia. Wtedy nawet nie będą mogli się szybko przyjrzeć do metra. Ewentualnie. Także. Tak, stąd będziesz jechać do tej stacji. Później co? Chyba zbyt ostry zakręt tu zrobiłem pod ziemią. Tak, to też jest dobre, że w Skylinesach da się zrobić zbyt ostry zakręt dla metra, ale Skylinesy was o tym nie poinformują. Znaczy, że możecie zrobić, ale gra sama z siebie wam nie powie o tym, że tak się wydarzyło. Zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. O, teraz jest już dobrze. To jest chyba jeden z tych. To jest jeden z nowych, ale bardzo denerwujących błędów. Także tak. I w teorii, gdybyśmy sobie tutaj to metro też wcisnęli, żeby już jechało przez tą stację, to może nie byłoby aż tak źle. No może. Zamiast omijać tą stację. Dobra, na razie może omijać, to nie ma znaczenia chyba. Chyba aż takiego dużego znaczenia tutaj nie będzie miało. Dobrze, na razie nie widzę w ogóle żadnych zainteresowanych naszą linią. A tutaj? No, poszczególne osoby. Wiem, co by zmieniło całkowicie ich postrzeżenie na tą linię, gdybyśmy zrobili krach w dziedzinie metra warszawskiego, czyli byśmy wyłączyli tą stację metra i na razie ją wyłączmy. Zobaczymy, co się stanie. W ogóle teraz nagle nie zacznie tutaj bardzo dużo ludzi wychodzić z tej stacji. No jest trochę ich. I gdzie oni pójdą? Część pewnie pójdzie do tramwaju, część do promu, a część do jednoszynówki. Zobaczymy, gdzie będzie najwięcej. Chyba najwięcej do tramwaju idzie. No. Nie, oni idą w drugą stronę. To chyba jednak jakiś pociąg podjechał. Dobra, czy tutaj ktoś idzie, to nie. Tu może ktoś idzie, tu trochę idzie ludzi. W ogóle bardzo ciekawe teraz. A, oni może w ogóle wracają. Dobrze, tu widzę, że na tym przystanku jest trochę osób. Sprawdźmy to.
No tak, tutaj idzie dosyć dużo ludzi. A do pozostałych, do połowy, nie wiem, czy oni mogą dojść do tych pozostałych przystanków, bo nigdy nie korzystają z innego tramwaju niż tego jednego. Także to też jest z rzeczy do zobaczenia. Nie, chyba oni w ogóle zrezygnowali. Chociaż trochę osób idzie, ale to jest i tak mały odsetek osób, które korzystało normalnie z tego. Większość chyba idzie do stacji tego, a ci, którzy idą do metra, to później z niego będą musieli wyjść, bo jest zamknięte. Dobra, popatrzymy chwilę. Nie, chyba korzystałem z naszej jednej szynówki, widzę z tego. Bo już jest tutaj trochę osób. Zobaczmy. Ten pociąg. Zero załadowania. 61 osób. No, to brzmi jak już coś dobrego. Dobra, a na drugiej stacji jest 0 i zobaczmy, czy tutaj będzie ktoś szedł do tej stacji. Okej, dobra. Mamy jakiegoś szalonego człowieka, który idzie do autobusu, do autokaru właściwie. I linię metra, która nie wiadomo, czy w ogóle kogokolwiek obsługuje. W sensie ja sądzę, że najwięcej linii będzie korzystać z tej linii metra. Pasażerów. Tak, bo ona też tutaj jako taki ciekawy punkt przesiadkowy może być dla pomiędzy tymi dwoma stacjami kolejowymi. Wiadomo, że tutaj chciałem zrobić, żeby oni głównie chodzili pieszo, górą, ale sądzę, że to byłoby bardzo trudne, żeby zrobić coś takiego. No a póki co tak możemy to zostawić, teraz zastanówmy się, gdzie tu puścić pociągi, bo to jest najważniejsze, a my musimy koniecznie tutaj puścić parę linii kolejowych. To tak, oczywistym pomysłem, gdzie mógłbym puścić linię kolejową, jest ten rejon, gdzie nie ma jeszcze zabudowy jako takiej. I tak też sobie właśnie myślę, także sądzę, że niestety będziemy musieli wejść w tryb timelapse'a, bo mamy 15 minut, dobra, na 15 minut na zegarku to jeszcze nie jest tak dużo. To możemy sobie zerknąć, jak to wygląda. Sądzę, że w tym rejonie gdzieś byłoby dobrze to postawić. Ta stacja metra, nie wiem, czy mi się do końca podoba. Ona jest naziemna i oni ją uwielbiają. Okej, dobra. No, naprawdę ją uwielbiają. 74 osoby, które odjechały stąd. I ogólnie ta linia metra jest nieźle używana. No dobra, to jednak ją zostawimy. Bo tak bym tutaj... A, chyba, że to też nie jest pomysł. Jakby tu postawić węzeł metro pociągi i po prostu pociągi by jechały drugą stroną tego wiaduktu i one by zjeżdżały, pociągi pewnie by wjechały gdzieś tu na górę, jechały ten, no to może jest lepszy pomysł nawet. No, tu jakiś cmentarz jest. Dobra, no to żeby coś takiego wstawić tutaj w ogóle, to na coś takiego będę potrzebował już trochę czasu i elektrowni nie chciałbym się zbytnio pozbywać, bo elektrownie są ważnymi obiektami, które powinny być w różnych rejonach miasta. Nie powinny, to nie. Także dobra. Zróbmy sobie tutaj drogę. Oczywiście jej tak nie zostawię, ale na razie, żeby miał po prostu jakkolwiek to do podstawienia. Tu będzie zjazd. Dobra. I dzięki temu będę mieć możliwość przestawienia tego budynku. Co nie? No chyba, że jest... No chyba, że jest była odległość. Wtedy nie będę mieć możliwości... Wtedy nie będę mógł postawić tego. Dobra. To może tak? W ten sposób? Już powinno być dobrze. Jak w ten sposób nie będzie dobrze, to już będzie trudno postawić to w ogóle. Naszą elektrownię. No ma, postawiłem. Co? Jakim cudem tutaj? A, bo ona ma różne długości w różnych płaszczyznach. Niedobrze. A tak? Pójdzie? Tak pójdzie. Świetnie. No, to my sobie to tak postawimy i za chwilę się zobaczymy, jak już sobie to wszystko tutaj przebuduję po części przynajmniej, no bo żeby teraz tutaj wszystko działało, to trzeba będzie trochę pokręcić. Mówię oczywiście o przestawieniu tamtej stacji, nie tutaj o tej linii, bo to będzie plaskę. No, tutaj sobie puścimy linię naszego napięcia, drutu tak zwanego i będziemy myśleć, jak to tu powstawiać. A, bo tu jest linia tramwajowa. No to będzie ciekawie.
No i teraz sobie postawimy tutaj pierwszą stację, w sensie kolejną stację właściwie. Jesteśmy na maksa przyspieszeni, dlatego żeby szybciej skończyła się noc. Jak ktoś się by zastanawiał. I pierwszą stację sobie postawimy w tym, że rejonie. Rejonie, no chyba się tutaj zmieści ta stacja idealnie wręcz z tego co widzę. W myśl tych siatek w ogóle my tutaj tą część miasta to będzie typowo tylko i wyłącznie siatka. Znaczy nie będę nawet tutaj jakichś specjalnych tych dzielnic czy coś wymyślać. Po prostu będzie tylko typowo, tylko i wyłącznie siatka. Dlatego, że sądzę, że to będzie najlepszy tutaj w tym rejonie pomysł, przynajmniej mój, taki mam plan. No i zobaczymy, czy to będzie w ogóle dobry pomysł. Ale na to będzie przyjdzie dopiero pora oceniać później. Także tak. Dobra, no i stąd sobie tu zrobimy te miejsca do przyszłych tutaj naszych mieszkańców, którzy chcą się budować, bo jak widzimy na popycie, to jest trochę osób zainteresowanych mieszkaniami w tymże mieście, dlatego nie będziemy im utrudniać, damy im możliwość zamieszkania tutaj. Teraz się zastanawiałem, co by się stało, gdybyśmy właśnie stworzyli sobie tutaj jeszcze tą kolejną uliczkę. I ta kolejna uliczka mogłaby być w sumie taka rowerowa, autostrada. Bo co którąś uliczkę to ja lubię robić te autostrady rowerowe, co nie? I jakbyśmy ją tutaj może w ten sposób przybliżyli się i tutaj jakoś zrobili wspólne połączenie. No, nawet nieźle. Po to, żeby tutaj to po prostu lepiej się łączyły te wszystkie dzielnice. Takie mam po prostu plany, żeby. No, wiecie o co chodzi mniej więcej chyba. Mi się wydaje. Żeby tutaj były jakieś połączenia sensowne. No ma. Ćwierka, czy strzelaj się, bo nie widzę. W ogóle zamówiłem z Lego ćwierkacza. Ach, mam wam nie mówić. No ale dobra, tak czy siak. Przyjdzie niedługo. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Także tak. Słonego miałem powiadomienia też na telefonie. Ćwierkacz, po prostu mi ćwierka. Dobra, to tak. Tu mamy jedną stację ukrytą. No wiadomo, że tu będzie dojść do tej stacji metra. I tutaj jest takie małe przejście, które sobie wykorzystamy właśnie do połączenia tego z tą stacją metra. Zrobimy to w następujący sposób. Ja dzisiaj robię mało w formie timelapsów. Nie bez powodu. Po pierwsze, czasu mam strasznie dużo. A po drugie, sądzę, że to trochę takich zwykłych odcinków też nie byłoby złe. Dobra, no i w ten sposób mamy tutaj jeszcze jakieś takie, zobaczcie, przejście podziemne, co nie? No zobaczymy, czy będą ludzie z niego korzystać. Jeśli tak, to świetnie, jeżeli nie, no to, no to cóż, może się myliłem, że będą chcieli z tego skorzystać, ale żeby nie było, tutaj też sobie zmienię dojście do tej stacji no wiecie, o co mi chodzi. Coś tutaj trochę powyginało to w ogóle, jakoś tak strasznie dziwnie, ale dobra. Zróbmy sobie to może dotąd i tutaj sobie zróbmy dojście. Czekaj, to się robiło, o, w ten sposób, dobra. Jak to nie chcesz się połączyć? No, podłączysz się. Z tej strony się podłączysz, a z tej możemy ci zrobić już nawet taki zakręt. Niech będzie. Nie mogę nic wyburzyć. A, no i czytałem te wasze komentarze tam, żeby wybudować, w sensie usuwać obiekty, które mi się tutaj budują. Się właśnie nie budują. Czy jakieś tam opuszczone budynki. Ja aktualnie nie usuwam tych budynków, bo później będę chciał z naciskiem na te później, sprawdzić czemu oni mi się usuwają, co nie? Bo to też może być jedną z tych ciekawych rzeczy. O, widzę, że już ludzie polubili to przejście. Pewnie głównie pod tą dużą aleją, albo dojście do metra. Do trolejbusu. Tak, do trolejbusu im się spodobało, bo tutaj trolejbus właśnie jest niedaleko. I stwierdziłem, że z takim dojściem to oni będą polubią ten trolejbus jeszcze w tej mi. A to jest coś, co właśnie chciałem zrobić. Dobra, tak, tutaj zróbmy też jeszcze jedno zejście i tutaj wyjście, o, jak ładnie. Chociaż te wyjście tutaj na górze to może nie jest mi niezbędne, tak? Tutaj nie ma żadnego przystanku tramwajowego, to nie jest mi niezbędne. W takim razie to dobrze. Zróbmy sobie to tak, i tutaj dojścia. No, dobra, to jest tak nieźle i tu. A, ono jest jakoś tak trochę przekoszone. To mi się mniej podoba.
No chciałem właśnie, o, coś takiego jeszcze zrobić. No zobaczcie, tutaj też zrobiło takie podziemne centrum z tymi przejściami podziemnymi. Dobra, bo ja tutaj zacząłem wymyślać, a ja chciałem jeszcze dzisiaj dwie linie puścić nasze tutaj już pociągów. Ogólnie pociągami to będę się pewnie zajmować dużo poza odcinkami lub w trakcie timelapsów. To jeszcze będziemy patrzeć, jak będzie najlepiej to zrobić, ale to dopiero w przyszłości. No i tak, teraz musimy jakoś wykręcić tym naszym właśnie wiaduktem kolejowym. No chyba to nie wyszło mi to aż tak źle. Wiadomo, że mogłem to zrobić w inny sposób, czyli bez takiego aż zakrętu i... No ale... Ale jak mogę, to sobie zrobimy taki zakręt. I tutaj z takim, o, driftem. No dobra. To mamy pierwszą stację i puszczamy pierwszą linię! Jej, się ona strasznie długo, tak? Ale tak. I ta oczywiście pierwsza linia tutaj będzie tylko i wyłącznie chwilę. To jest w ogóle taki przejazd. I tutaj na ziemi nawet mogę zostawić ten pociąg przez jakiś czas. Tu sobie zrobimy drugą stację, tylko ona będzie już trochę przekoszona, bo będzie nam pociąg zjeżdżać tutaj. On będzie podjeżdżać pod górę. Gdzieś tu postawimy sobie dzisiaj tymczasową jeszcze jedną stację i puścimy go dalej. Bo taki mam plan właśnie w tym rejonie, to tak to będzie wyglądać. Dobra, usunę sobie przejścia tutaj dla pieszych. No i tak, tu mamy tam aleję dużą. I ja sądzę, że gdybyśmy połączyli się z tą aleją, bo to jest jedna z główniejszych alei. Co prawda tutaj będzie blisko ta stacja kolejowa, bardzo blisko poprzedniej. No ale może jakoś to ujdzie. Z tym, że jest tak blisko, ale po prostu tutaj sądzę, że jest to dosyć ważne miejsce. Tak, ta linia tu będzie się jakoś łączyć. W ogóle ta linia będzie tutaj najchodzić na tą linię właśnie naszego pociągu, więc jeszcze będzie trzeba pomyśleć, jak to dokładnie się tutaj z nią nagadać. Dobra, chwila dzielnicy, chwila budowy. We'll be right back.
No i tym akcentem zrobiliśmy sobie pierwszą linię kolejową w naszym mieście. Mamy już jedną linię kolei jednoszynowej. W ten sposób sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nagrywałem go 2 dni. Właściwie to zakończenie jest nagrywane innego dnia, bo nie miałem jak go wcześniej nagrać. Ła, Skyline się przycinają. I ja teraz idę nagrywać sobie kampus. Bo niestety na szybko musiałem się dowiedzieć, co nagrać kolejnego. No i tak, mamy trochę parę tutaj miejsc, gdzie nasze miasto, a właściwie mieszkańcy mogą wsiadać na naszej linii. Trochę osób z niej korzysta, mogę wam pokazać tylko na szybko. Tak wygląda tutaj korzystanie z tej stacji, jako stacji i metra, i pociągowej. I z linii kolejowej korzysta 28 osób, ale sądzę, że to są stare dane, tak? Więc powoli, powoli będzie tego coraz więcej osób i możecie mi tam jak coś zaproponować, gdzie puścić dalej nasze linie kolejowe, bo na pewno będzie trzeba ją puścić jakoś w tą stronę. Tutaj zamierzam puścić ją na pewno gdzieś obok naszej autostrady, taki mam plan, żeby puścić linię kolejową, bo ona na pewno się tutaj spodoba mieszkańcom. Wiem, że to jest linia bambajowa, ale ona nie obsługuje aż tak dużego zainteresowania, jakie tutaj na pewno by było wzdłuż tej linii. Więc tu będzie kolejna linia kolejowa, którą prawdopodobnie zrobimy w kolejnym odcinku, jednocześnie usunięciem bambajowiska, przynajmniej zmniejszeniem go, bo bambajowisko będzie, ale bardzo małe, więc to będzie zupełnie co innego. No i rozwiązanie z powiększeniem tej dzielnicy. Także tak to wygląda. Nie zamierzam, od razu mówię na komentarzy, w najbliższym czasie wpompowywać linii kolejowych gdzieś do centrum miasta, bo sądzę, że po prostu nie jest to zupełnie niezbędne. I pytanie do Was cały czas, czy jest sens tutaj puścić pociągi, ale chyba mam plan, co tu po prostu zrobimy, bo tutaj z tego dużo osób korzysta, z tego dużo osób korzysta, po prostu zrobimy tutaj wszystko. I metro, i jedną szynówkę, i pociągi. Tylko to będzie za jakiś dłuższy czas. A, no i oczywiście sprawdzamy, jak tam sobie nasze autobusy tutaj dalekobieżne sobie radzą. Zobaczmy pieniądze. No, coś tam, niecały 1000. Będziemy patrzeć, kontrolować je w kolejnych odcinkach. Ale za to metro już ma 5000. A pociągi dopiero zaczęły. Lepiej sobie dadzą statki. No i... A, to tramwaje mają 5000. Metro ma raptem 2. To trolejbusy, tysiączka. Dobra, do zobaczenia już wkrótce. Jeżeli się wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie z tego jeden dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcecie być, brać udział w ankietach różnych, no to wejdź na serwer na Discordzie, linki w opisie. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym tutoriale na moim kanale. No. Kraina Tornad będzie chyba niedługo znowu. Ale kto to tam wie? Cześć!